Halo, halo, kochani, runda rewanżowa się rozpoczyna, ja już uciekam na swoje miejsce. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, kochani, w Lubaniu, rocznik 2007 i młodsi bawią się. Dokładnie tak jak mówię, kochani, bawią się, dlatego że jest to turniej bez klasyfikacji końcowej, tu wszyscy, kochani, wygrali. My tak naprawdę, kochani, jesteśmy tutaj totalnie w zabawie, w zdobywaniu doświadczenia, dlatego że mamy bardzo młodziutką drużynkę, kochani. Oj, i chyba właśnie, zobaczcie, tak, ale bramkarz zrobił robotę, kochani. No, po raz kolejny piękna interwencja i za takie rzeczy, kochani, trzeba mocno, ale to bardzo mocno, kochani, chwalić te nasze wspaniałe dzieciaczki, dlatego że no, w dniu dzisiejszym troszkę pracy musieliśmy wykonać, dlatego że nasza akademia jest bardzo młodą ekipą, kochani, uczą się dopiero grania, poza tym z meczu na mecz jesteśmy coraz łatwiejszym kąskiem, kochani, bo no, zmęczeni są chłopcy, no, mamy właśnie, strzelamy bramkę z daleka, 1-0, brawo. Natomiast no, myśmy jakby przygotowali nasze dzieci, że jesteśmy dzisiaj tutaj, kochani, w ramach takiego treningu, turnieju. Jakby, słuchajcie, no, nie trzeba być wielkim znawcą dziecięcej czy w ogóle piłki nożnej, aby z góry przewidzieć, kochani, jaki przebieg większość tych meczy będzie miała. My dzisiaj tutaj, kochani, dwa razy sensacyjnie zremisowaliśmy. Natomiast no, jakby nie o wynik tutaj chodzi, przekazem, kochani, tego turnieju. O, zobaczcie, piękne zatrzymanie, piękne rozegranie, ładnie się zastawienie, zobaczcie, pięknie, no brawo, Nasiu, o to chodzi. My dla takich chwil, kochani, dzisiaj tu przyjechaliśmy. No, jakby się udało strzelić bramkę, byłoby niesamowite. Natomiast, tak jak mówię, będzie to naprawdę niezmiernie ciężkie. Dlatego, że nie gramy w swojej kategorii wiekowej, kochani, nie gramy ze swoimi rówieśnikami. Natomiast oczywiście wiedzieliśmy, po co przyjeżdżamy, kochani. To nie jest też tak, że jakby jesteśmy nieświadomi tego, co się dzieje. Wiedzieliśmy, że turniej jest dla rocznika 2-7, ale chcieliśmy, żeby popracowały nasze maluszki, kochani, troszkę w defensywie, troszkę zdobyły takiego doświadczenia innego. Tym bardziej, że akademia to bardzo młody twór, kochani, także uwaga. Uwaga. Świetnie. Natomiast, tak jak mówię, my chłopców z 2-7, kochani, właśnie mamy teraz tego zobaczcie, przy piłce. Natomiast, uwaga, brawo, Nasiu, brawo! Szał! Ajajaj, brawo, Naśka, ślicznie, super! O to chodzi, kochani, mamy szał. I my nie musimy tych bramek, kochani, strzelać. Zresztą my tu nic nie musimy, poza tym, żeby się świetnie bawić. Bawić na pewno świetnie się musimy. Ślicznie, Nasiu, brawo, gratulacje. Nasia z pokorą przyjęła, kochani, pochwałę. Natomiast, tak jak mówię, myśmy dzisiaj ciężko pracowali. Nasia zobaczyła, z jakimi dużymi chłopcami przyjdzie dzisiaj grać. I troszkę na początku się wystraszyła, troszkę nie chciała. Natomiast, no, trener Mateusz, kochani, ma pięknie, patrzcie. Pięknie, brawo, Kubuś, super, podaj, Nasi, podaj szybko, dawaj, patrz, patrz, gdzie Naśka, patrz, szybko, szybko, Kubuś. I ze strzałem, oj, to troszkę za daleko, Nasia nie ma takiego strzału. Pięknie kiwa, jak ona drybluje, zobaczcie, próbuje wchodzić w siłowe pojedynki. Moja mała, kochana Nania, no ja nie mogę, jak patrzę na to, bo to już jest taki prawdziwy futbol dla mojej Nasi. Bo jak ona ma tych malutkich, kochani, przeciwników z rocznika 2-9, no to tam ona się może troszkę technicznie pobawić. Troszkę, kochani, oj, uwaga. No i to będzie chyba pojedynek na korzyść ekipy z Lubania. Nie, przerywamy tą akcję. Także, kochani, no uwielbiam te moje szabełki, co mogę powiedzieć, kochani. Uwielbiam jeździć na turnieje z trenerem Mateuszem, kochani, dlatego że on świetne pokłady rezerwy i energii wydobywa z tych naszych, kochani, dzieciaczków. To jest naprawdę niesamowite, to co wczoraj zrobiliśmy, kochani, w Świdnicy na turnieju Silesian Cup, to jest też, słuchajcie, nieprawdopodobny sukces, kochani, być w pierwszej czwórce imprezy i naprawdę niewiele brakło, abyśmy weszli do finału, kochani, także potem już z chłopców troszkę powietrze zeszło, kochani, i ten mecz o trzecie miejsce, jak gdyby
no może jeszcze nie oddaliśmy, próbowaliśmy walczyć, ale taka niefortunnie bramka, właściwie sami sobie bramkę chyba na 1-0 włożyliśmy, taka niefortunna interwencja, ale takie się zdarzają. Nikt, kochani, nikogo nie obwinia, bo pamiętajcie zawsze, wy też tego nie róbcie. Drużyna wygrywa, drużyna przegrywa. To nie może być tak, że, kochani, ktoś powie, że to bramkarza wina, bo bramkarz nie jeden raz wam jeszcze uratuje mecz, nie jeden raz wam straci mecz. No taka jest, kochani, rola jego i tak to funkcjonuje. Natomiast zobaczcie, Kudeł aktywnie próbuje przeszkadzać. Przypominam, że to runda rewanżowa. W poprzednim meczu udało nam się zremisować z Brygadą z Lubania, ale w tym meczu no niestety szczęścia już tyle nie mamy i myślę, że raczej to się nie uda, bo my nie strzelamy bramek w tym turnieju. To jest turniej, w którym pracujemy głównie w obronie. Byłaby wielka sensacja, gdyby bramkę się udało strzelić, natomiast to, kochani, naprawdę nie jest łatwe jeszcze mojemu faworytowi. To bardzo fajny bramkarz, na co dzień broni, z rocznikiem 2006, kochani, także nie wiem, co tam za przerwanie akcji, ale chyba mamy aut. Dobra, Nasia wprowadza aut. Nie, musi odejść troszeczkę, no musi odejść. Oj, uciekła Nasia do lewej, szkoda, byśmy mogli próbować na prawo, ale taką podjęła decyzję, trener mówi, bardzo dobra próba i tak to, kochani, najlepiej jest, uwaga. Uwaga, mamy kontrę, zobaczcie, z jaką oni siłą tam i z powrotem wracają, kochani, każdy z tych dzieciaczków. Uwaga, ale mielibyśmy bramkę samobójczą, kochani. Dobrze, że ta interwencja skończyła się bez bramki, bo troszkę popsułoby to samopoczucie Naśce. Naśka taką miała interwencję. Uwaga. Pięknie, no zobaczcie, to jest typowy techniczny zawodnik i piękna piła, ale... Kochani, ja się rozpływam w zachwycie nad tą moją naduchą, dlatego że jeżeli obiektywnie popatrzycie na to, co się dzieje na tym parkiecie, to jest nieprawdopodobne. Kudełek, kochani, ma wielkie serce do walki tutaj, natomiast zobaczcie, natomiast to jest naprawdę nie jego liga. To nawet nie jest liga właśnie nasi i reszty naszej brygady. Zobaczcie, piękny bramkarz, patrzcie, super. Nie, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem zabawy naszych, słuchajcie, dzieciaczków. No, na tego typu strzały już na pewno nie mam argumentów, także dobrze, że te strzały są, kochani, niecelne. W każdym bądź razie... Zobaczcie, mamy kontrę. Zobaczcie, Nasia potworzona i jeszcze wywalczyła aut. Super. Brawo, Naśku. Brakuje mi do pełni szczęścia bramki. Na pewno miałaby Nasia troszeczkę lepszy humor strzelając, kochani, bramkę, ale mówię, to ciężkie zadanie. Po raz kolejny Nasia, słuchajcie, ale go zrobiła znowu, niesamowite. Słuchajcie, no nie, to jest niemożliwe, kochani. Brawo, Kudełek, oj to. To chyba z faulem mogło być, widzę. Nie gwiznął pan sędzia. Strzelaj, strzelaj! Graj, czego? Graj! A, ręka. Dobra, graj, graj, nie było. Sędzia nie gwizdże, to nie było. Nasia, no. No, zagraj do Nadii, szybko zagraj, szybko, szybko, Nadia. Nadia, obróć się. Ajaj, jak niedużo brakło. Ruk, ruk, ruk. Tak, rzuć, rzuć, Nasia, zamykaj, Nasia. Zamykaj tam, zamykaj. Super, a i troszkę uciekło nam to, ale dobra, ładne dośrodkowanie, ładna próba strzału. Takie rzeczy, kochani, doceniamy. Takie rzeczy doceniamy i pamiętajcie, że taki cel ma ten nasz dzisiejszy treningowy turniej, także... Mamy, kochani, od bramki. No, meczyk bardzo fajny taki nam się zrobił, kochani. No, jest cały czas wyrównany. Wchodź, Nasia, wchodź! Trener wiąże budka, kochani. Tak, to ważna bardzo rzecz. Niechcący czasami można... Jeszcze jeden aut. Jeszcze raz aut! Świetnie.
A i niedużo brakło, kochani. Bardzo dobra próba. Trener uśmiechnięty. Super, Nasia! Szabełki na pressingu, patrzcie. Strzelaj! Ze strzałem! Dobre! Chyba piątka, tak. Aj, świetna próba. Kochani, aż tak troszkę mówię, za nie mówiłem, ale wczułem się w to, co oni robią. Jest to naprawdę przepiękne. I naprawdę, kochani, wynik kompletnie jakby nie gra roli. No, po prostu mówię otwarcie, nie gra roli. Patrzcie, jak Kudeł przeciął, a jak niedużo brakło. Ale niedużo brakło, słuchajcie. Świetna próba, kolegi, brawo! No, prawie kosza jeszcze mamy. Świetna próba, słuchajcie, naprawdę muszę wam powiedzieć, że niedużo brakło, a Kudełek zrobiłby nam tutaj sensację. Koniec meczu, przegrywamy 1-0, kochani, ale to kolejny piękny mecz naszych młodych piłkarzy z Akademii Mistrzostwa Piłkarskiego od trenera Mateusza. Trenerze, możesz mieć podstawy do dumy, to naprawdę super ekipa. To oni będą robić taką robotę, kochani, w swoich rocznikach. Jeszcze troszkę, kochani. Gratulujemy. Gratulujemy oczywiście zwycięstwa chłopcom, kochani, z Łużyc. Słuchajcie, trener Grześ to jest naprawdę świetna, charyzmatyczna osobowość. Muszę wam powiedzieć, że dzisiejszy turniej też traktuje absolutnie w kategoriach, kochani, zabawowych. Dzisiaj dał chłopakom się powybierać. Chłopaki powybierali się charakterologicznie. Sami sobie potworzyli dzisiaj drużyny. Czyli jakby mówi, nie miał wpływu na składy drużyn. No to tutaj chodzi. Przede wszystkim przyszły dzieciaczki się pobawić, kochani, i świetnie im to wychodzi. Piękny mecz. Do zobaczenia. Przed nami jeszcze dwa.